zacznę od zaparzenia sobie filiżanki dobrej kawy. A tymczasem Borem Lasem, wtedy kiedy się robi cappuccino, ja robię pierwszą rzecz. Wyciągam blaszkę i nastawiam sobie piekarnik na 180 stopni, bo przecież musi się nagrzać. Ja kiedyś widziałam, jak oni to robili w Starbucksie czy gdzieś tam, te szlaczki. Pokażę wam. No co by można z tego zrobić? No, można by zrobić mąka, no nie? Tu sobie dam i będzie mąk, nie? Albo tak, o jeszcze. No! Ideolo! Ej! Zaginiony obraz, to jest to! Bierzmy się do roboty, bo ten sernik trzeba zrobić. A goście przyjdą za jakieś godzinę i 10, więc godzinę będzie się piekł, 10 minut trzeba go zrobić. Robimy. Będzie potrzeba budyń waniliowy. Śmietanowy, może być śmietanowy, waniliowy albo śmietanowy. Mleko kondensowane, słodkie, jajka oraz twaróg. Co sobie, dzióbeczku, wziąłeś? Przecież sernik zaraz będzie. No dobrze, to idź, idź, idź. Nienawidzę serników. Nienawidzę serników? Twaróg, kilogram i 4 jajka. Lubię, jak się przewraca. Zaczynamy. Oddzielamy najpierw 4 żółtka od białek. Jajek nie trzeba wykurzać, bo będą pieczone. Źle zrobiłam, miało być odwrotnie. Bo przecież białka będę ubijać. Dobra, udawajmy, zaraz to przeleję do innego. Najlepsza kuchnia w kuchni. Dzięki. Robienia słodyczy akurat, ale wyrobienia nuggetsów to nie najlepsze. Do jednego pojemnika wkładamy wszystkie 4 żółtka, beznadziejnie, że ich włożyłam tutaj, bo pełno zostało. Zero waste, zero waste, zero waste. Do 4 żółtek wrzucamy kilogram pysznego, tłustego twarogu. Bum, bum. Wlewamy jedną puszkę mleka gęstego, słodkiego. I od razu uprzedzam wszystkie pytania, czy dodać jakiś cukier? Nie, gdyż mleko było słodkie, nie dodajemy już cukru. I teraz ubijamy białka. Puszczę wam to w przyspieszeniu, bo to jest nudne jak fix. Dobra, czyli piana jest ubita. Teraz mieszamy wszystkie te 4 rzeczy, które mamy w srebrnym. Znaczy możecie to mieć w jakimś innym. Po prostu mieszamy to w misce, dobra? Przed dodaniem bitej piany. Troszeczkę się boję, żeby mi się nie poniszczyły szpatułki, albo żebym ja się nie poniszczyła. Jak to zrobić? Nie mogę jedną ręką, muszę was odstawić. Nagle okazało się, że etap rozdrabniania twarogu jest najtrudniejszy. Ja wiem, jak to zrobić. Ja już wiem, jak to zrobić. Trzeba było po prostu włożyć łapę i go rozdrobnić łapą, a potem wlać te wszystkie żółtka, ten budyń. Następnym razem po prostu zrobię to inaczej. Nikt nie robiłam z twarogu, który był w jednym kawałku. Zawsze miałam taki twaróg z takiego zmielony po prostu. Nie przypuszczałam, że taki zmielony jest zmielony. Chociaż wydawało się, że jest nazwa napisana niezmielony, no to można było przypuszczać, że jest zmielony. Ale jednak wydawało mi się, że niezmielony twaróg tak strasznie się różni od tego zmielonego. Zero waste. Zero waste. Od początku miało to tak wyglądać. Wszystko nie musi być na jednolitą masę. Właśnie może być takie. I teraz do tego wkładamy tą pianę. Zero waste. Powolutku, żeby nie zgasić piany, mieszamy na jednolitą masę. Wybaczcie moje mini. Wiem, że to jest straszne. Ale mam taką jedną swoją ulubioną foremkę. Wygląda ohydnie już, ale sprawdziła się. Jest stara, ale naprawdę działa. Ale czy jak mąż jest stary, to nie działa? Działa. Nie wyrzucajcie starych rzeczy. Ani męża, ani foremki. Zero waste. Masełkiem będziemy smarować foremkę. Mogłam to położyć od razu na tej blaszce. Tak to się boję, że się teraz otworzy i wyleje. Wkładamy do pieca. I tak jak to mawiali w Jasiu i Małgosi, do pieca na godzinę.
Ogłaszam godzinę oczekiwania na sernik. Ostygł sobie. Oho, idą. Otwórzcie ktoś! Szybciej, szybciej, żeby nie było tego ohydnego mojego. O co chodzi? Przyszli? Ostatni gniew. Ach, fa! Brzydko. Gdzie mi tu? Mamo, goście przyszli. Tak, już. Cześć, już kończę, już. Któż ma ochotę na sernik? Ja! Dziękuję ci, kochany. Wszyscy, łapki w górę, tak jak Leonard. Kto chce sernika? Ja! I wszyscy dajcie suba, komentarz, a damy ci ten serduszko pod komentarzem. Dajcie mi suba i komentarz i damy ci serduszko pod komentarzem. Idę po kawę. Stary podchodzi, robi sobie kawę, po prostu wielkopańsko, włącza guzik i tyle. Włącza czy włącza, nieważne. W każdym razie przyciska ten guzik i kawa jest. Ale kto i kiedy wyciąga, wciąga, wkłada wodę, ziarenka. Czy mógłby ktoś wymyślić taki ekspres, który będzie podłączony do wody, do mleka, do jakiejś krowy gdzieś w tle stojącej w środku i żeby to wszystko działało bez tej obsługi? Chyba się nie da.